Cześć, ja nazywam się Dawid i uważam, że jeżeli w coś inwestujesz, to powinieneś to rozumieć. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest Bitcoin. Jeżeli jesteś nowy na rynku kryptowalut lub po prostu jesteś już od kilku lat, ale tak naprawdę nigdy nie zastanawiałeś się, czym ten Bitcoin w sumie jest, albo po prostu jeszcze sobie tego w głowie nie poukładałeś, nie zrozumiałeś jeszcze tego, to zapraszam Cię na tą serię, którą nazwałem Już wiem, jak działa Bitcoin. Nie przedłużając, zaczynamy. Bitcoin jest to po prostu program komputerowy, który nie ma jednego właściciela. Nie ma czegoś takiego jak Facebook, który ma swojego właściciela. I jeżeli ktoś zdecyduje sobie, że wyłączamy Facebooka, no to nagle go nie ma. Nie, Bitcoin nie ma jednego właściciela. Bitcoin jest tak naprawdę siecią, jest łańcuchem bloków. Te bloki pojawiają się co 10 minut i są one zatwierdzane przez górników i każdy z nas może podłączyć się do tej sieci. My możemy również być górnikami, czyli zatwierdzać te transakcje, które się pojawiają w sieci Bitcoin. My nie musimy być górnikami, my możemy na przykład na sieci Bitcoin utworzyć sobie jedynie swój portfel i na nim przechowywać swoje bitcoiny albo przekazać komuś innemu. Natomiast ogólny sens, który chciałbym, abyś teraz zapamiętał, to fakt, że Bitcoin nie ma jednego głównego właściciela. Jest to po prostu sieć, która działa niezależnie. Każdy może się podłączyć do tej sieci. Każdy może zatwierdzać transakcje, jeżeli chce być górnikiem, natomiast do tego musi zakupić odpowiedni sprzęt. Ale możesz na przykład dołączyć do sieci Bitcoin po prostu tworząc sobie portfel i przetrzymywać tam wartość, jeżeli zdecydujesz, że taka forma trzymania środków ma dla Ciebie sens. Żeby sobie zwizualizować to w głowie w inny sposób, podam Ci przykład zeszytu, w którym zapisujemy informacje o transakcjach. Tylko że w tym przypadku jest to zeszyt, który ma nieskończoną liczbę kartek. I osoba, która zatwierdzi transakcję zapisaną w danej kartce, czyli jest to górnik, po prostu przerzuca tą kartkę i my dostajemy nową pustą kartkę, na której możemy zapisywać transakcję. I za to, że górnik przerzucił kartkę, czyli zatwierdził transakcję, otrzymuje wynagrodzenie w postaci Bitcoina oraz w postaci opłat transakcyjnych, które dali mu użytkownicy za to, że zatwierdził ich transakcję. Jest jeszcze jeden szczegół. W momencie, kiedy górnik przerzuca tą kartkę, czyli zatwierdza transakcję, to wszyscy pozostali górnicy, którzy są podłączeni do sieci Bitcoin, muszą przepisać te transakcje, które zostały zatwierdzone. Każdy tworzy sobie kopię tego nowego bloku, dołącza do całej poprzedniej sieci i widzi nową, pustą kartkę. Zapisywanie kolejnych transakcji na kolejnej nowej kartce się rozpoczyna i walka o to, aby zatwierdzić nowe transakcje, trwa. Dlaczego sieć Bitcoin jest takim sukcesem? Działa to nieprzerwalnie od 14 lat. Ponadto nie można wprowadzić żadnych zmian w zapisie sieci, czyli nie można zrobić czegoś takiego, że jestem, dajmy na to, hakerem i wprowadzę sobie zmianę, że rok temu ktoś wysłał mi 300 bitcoinów na mój adres i wtedy mi pojawi się nagle na moim adresie 300 bitcoinów. No nie mogę czegoś takiego zrobić, bo jeżeli ja sobie zrobię taką zmianę zapisu w jednym z bloków, który powstał rok temu, to nie będzie się to zgadzało u wszystkich górników, którzy wcześniej kopiowali sobie zapisy na kartkach, dołączali je do Bitcoina i uznawali je za prawidłowe. Jeżeli ja sobie zrobię jakąś zmianę zapisu w sieci Bitcoin, no to niestety nikomu dookoła nie będzie się to zgadzać i powiedzą mi: sorry Dawid, ale mówisz nieprawdę, my Ci po prostu nie wierzymy. Jeżeli chcesz, no to baw się w swoją zabawę, ale my idziemy dalej z łańcuchem, który pojawia się co 10 minut, nazywa się Bitcoin i my wierzymy sieci Bitcoin, a nie Tobie, że Ty sobie coś tam pozmieniałeś w kodzie i teraz machasz nam z chorągiewką, że to Twoje jest prawdziwe, Ty masz rację, a nie wszyscy górnicy dookoła, którzy od wielu lat moc obliczeniową swoich komputerów przeznaczają na to, aby potwierdzała transakcje sieci Bitcoin i zużywają na to mnóstwo energii w postaci prądu, za który muszą płacić. Zatem, jak widzicie, sieć Bitcoin jest bezpieczna. Nikt Wam nie może powiedzieć, że transakcja, którą wykonaliście 2 lata temu, jest nieprawdziwa, albo jeżeli macie ileś Bitcoinów, nikt Wam nie może powiedzieć, że to jest nieprawda, ponieważ za prawdę uznawane jest to, co zatwierdzą górnicy i to, co jest zapisane w sieci Bitcoin i to Was chroni.
I nie ma czegoś takiego, że przyjdzie na przykład jakiś bank albo jakiś, nie wiem, urzędnik, premier, prezydent i powie wam, że sorry, no nie masz tych bitcoinów. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? On może sobie tak powiedzieć, ale jeżeli ty masz dostęp do swojego portfela na sieci Bitcoin i posiadasz swoje klucze prywatne, no to okej, możesz mu powiedzieć fajnie, fajnie, że pan tak uważa, ale no ja udowodnię, że ja mam dostęp do takiego portfela, tam jest taka ilość bitcoinów i to potwierdza cała sieć Bitcoin, którą wspierają górnicy z całego świata. Okej, wiem, że może to wydawać się trochę abstrakcyjne. Trudno sobie na początku to wyobrazić, ponieważ no to jest tak samo, jakbyś powiedział, jakbyś pierwszy raz usłyszał o internecie, albo no nie wiem, no 10. raz i nagle ktoś ci mówi, to jest internet i wyobraź sobie, że to jest tam jakaś sieć. Zaraz wytłumaczę, w jaki sposób te bloki są dołączane i dlaczego to jest takie bezpieczne. Pozwólcie, że skończymy ten odcinek i zapraszam na kolejny. Cześć!